Czy narcyz zapomina o swoich ofiarach? Właściwie, kiedy narcyz cię porzuca, tak naprawdę nie dba o ciebie. Jesteś tylko kimś, kogo znali. Po pewnym czasie, kiedy przejdziesz te etapy, kontaktując się z nimi po odrzuceniu, większość z nich używa triangulacji, co tworzy dynamikę wśród ludzi, z którymi się spotykają. Co oznacza, że w jakiś sposób chcą od ciebie reakcji, ale nie chcą cię w swoim życiu. Uwielbiają blokować cię wszędzie w swoich social mediach. Po pewnym czasie, jeśli będziesz konsekwentnie trzymać się zasady zero kontaktu, wszystkie twoje konta, portale, które zostały zablokowane, będą odblokowywane z dnia na dzień. W jakiś sposób chcą zwrócić twoją uwagę, robiąc takie rzeczy. Zostawiają dla ciebie otwartą furtkę. To nie dlatego, że cię kochają lub tęsknią, tylko prawdopodobnie nie mogli znaleźć lepszego źródła zaopatrzenia. Nawet jeśli je znajdą, będą nadal czekać na twoją reakcję. Dlatego żyją, dlatego funkcjonują. Twoja reakcja, dobra, zła, tak naprawdę nie ma znaczenia jaka, jakakolwiek by ona nie była. Byleby była. Jeśli jesteś nieugięta i konsekwentnie utrzymujesz zasadę zero kontaktu, możesz odbierać połączenia w środku nocy z nieznanego numeru. Albo w końcu zastosują hoovering, a kiedy cię odzyskają, ich gra zaczyna się na nowo. Nie, nie zapominają o swoich byłych, ale też ich nie kochają. Oni nas nie zapomną, dlatego my musimy całkowicie o nich zapomnieć.